nagrywanie, przechwytywanie i jazda, żeby nie tracić czasu. Dziękuję. O nie, o nie! Teraz w ogóle nie widzę czatu. Dobra, na czym my to skończyliśmy? Chwila. Aha, dobra, tu coś napierdzielaliśmy. Okej, pamiętam, chciałem się tu wrócić. Bo tam coś było do zrobienia ciekawego. Wiesz, do grindowania. I tak będę, tak spróbuję zrobić. W sumie jak tak powiem, jak myślę, to w Neverwintera grałem. Zanim jeszcze fotel dostałem i myszkę. Właśnie tak się mi dziwnie się sam. Dlaczego mi tak przyjemnie chodzi scroll? W pierwszej myszce miałem całkowicie zniszczonego scrolla. Dobra, może nie całkowicie, bo tam coś tam działał. Ale i tak nie był przyjemny. Obsłudzę, a teraz to sobie mogę macać go, naciskać, wszystko na raz. Także do 18 musicie się pomęczyć z Neverwinterem. Później gramy w Nira, na którego... może nie tyle się nahypowałem, co... W sumie nawet go skończę. Nawet go skończę, bym skończył. Jak mi kumpel mówił, że no to jest gra na 3 przejścia, a każde przejście jest nie dość, że inne, to... Fuck! Nie! Poszedł! Kościół! Łapka mi przez ciebie walnęła! Dzięki, ziom! Dzięki! Sejlik. Jest mi próbkę. Może się uda. To chyba zawsze jakiś exp, nie? Chyba, nie wiem. Długo odkryjesz się czywiem tak, że będziesz mógł robić cosplay kardynała. Że pewnego dnia. Nie, tu pułapek jakiś. O, jest i pułapka jakaś. Jak się nie da tego otworzyć, to ja to zrobię w inny sposób. O, okej. Okej, tu nie ma niczego. Czy nie, w sensie, że coś tu jest. Straszny ciężar. Dobra, to w takim razie tepnę się do Domu Sprawiedliwości, posprzedaję tej sprzęcie, którego nakradłem, i się cofnę. Brzmi jak sensowny plan. Dobra, fajnie. Ale przestań pierdzielić. Trzymaj moje torywary. Pyk. Pyk, to jeszcze jest ciężkie, to jest pyk. Co jeszcze mamy tu ciężkiego? Jakieś kusze. O właśnie, te tyłki, po cholerę ja noszę te tyłki owadów. To i tak ważą po jedną sztukę, nie po pół. Zmienia fakt, że swoje ważą. I zajmują miejsca w ekwipunku. Cholerne tyłki zwierząt, czy tam żuków. Po co ja to w ogóle zbieram? Jest jakiś quest na to? Jeśli nawet jest, to i tak bym nie zrobił. No to naszyjniki też swoje ważą, myszko śpienia, paszą.
Mikstura wiedzy. Mikstura leczy ją stawię. Mikstura przebiegłości. Mikstura koci zwinności. Naszyjnik, już uśpienia. Umysł jasnego. Magiczna różdżka. Nie mogę zidentyfikować. No to spierdzielaj. Naszyjniki sprzedajmy. Więcej naszyjników sprzedajemy. Pierścionek sprzedajemy. Nie mogę. To kolejny pierścionek sprzedam. To se 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 sprzedam, 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 to se sprzedam. A już więcej mi się nie chce sprzedawać. To ty rzucasz, kościół. Aleksandryt, który będzie wyrzucał. Geniusz. Geniusz zła. Marian. Dobra, save'ik. Nie ma takiego usuwania. Dobra. O, pułapka, której nie zauważyłem. Jakiś z tą pułapką. Jak któraś menda na to wejdzie, to już nie ma fina. Co miało być posprawdzane? Posprawdzaliśmy, lecimy dalej. Trzeba tą trzecią bestię odzyskać. Goddamn, no wypadałoby chociaż tą jedną bestię dzisiaj odzyskać. Bo później zostanie nam jeszcze jedna bestia do ogarnięcia. I wtedy skończymy pierwszy akt. A rany. No gra jest w cholerę niedługa. A to na razie jest tylko podstawka. A to jest na razie tylko podstawka. Jeszcze jeden save, pik, przyzwanko wilczka. Muszę sobie to poprawić. O, o jest, o wiele wygodniej. A mi banda tu się ściągnę, niepotrzebny mi jest, a drobinkę przeszkadza. A właśnie miałem tutaj zgłośnić, bo było w cholerę za cicho, jak patrzyłem na powtórkach. Okej, okay, tu są mefity. Tu jest kolejny mefit. Czytaj, martwy mefit. Coś tam pierdykło. No patrzcie, mefit ognia. O kurde. O kurde, on jest wytrzymały. O kurde, on jest mocny. One shot, one kill. Otwórzcie to jak możecie. Nie, zrobione. Dobra,
saving dla pewności. Co my tu mamy? Jakie zaklęcie? Może w piątka by się przydało? Identyfikacja, kołatka, płonące dłonie. Dobra, zbieraj na siebie, narzucę. I będę napierdział do niego strzał. Okej. Strzały mu coś tam zadają. Kurde! Ja ci dam Avada Kedavra. Kurde, wilczek dobry, namierza mi go. Kurde, bier go wilczku. Pięknie! To jest dobry wilczek, a nie jakieś popierdółki. Płaszcz elfów. Już się bałem, że to będzie pułapka. Hello, jest tu ktoś? O kurde. Ktoś był, ale już nie ma. Wybuchli wszyscy. Kurde no. Ile pieniążków. Ej, ale co tu się dzieje? To jest jakieś tam dziwne magie, widzę. Ciągle mi się... Krucifix! Na półsłonie pojawiają. Pułapki. Będzie pułapka, zobaczycie, tu będzie pułapka. Może i nie. Dobra, fallback team, fallback. Idziemy naokoło, bo grindować trzeba. Znowu poszedłem w dobrą stronę. Nie to ryby. A i tam można dalej iść. O nie, jaki wielki miecz, on nie będzie przewalał przecież. No tak. Jesteście coraz lepsi w niszczeniu skrzynków, kurde no. Dobra, najważniejsze, czy mogę tu sobie glebnąć? Nie, tu nie mogę. Muszę jak najdalej odejść. Good, good, very good.
Okej, zwierzaczek. O nie. O kurde. Dobre. O Jezu, naprawdę tutaj. Bijcie się, okej, bijcie, bijcie się z tym żukiem. Możesz, jak mnie to... No sorry demon, nie ma, nie da rady, po prostu nie da rady, to jest dobra gra. Jeżeliśmy Katyn Demotek, to uszanuj nasze wybory. O, matura, dobra. W takim razie zbroja maga, tedy... Albo nie, dobra, pierdziele. To może nie to? A ty mi dobra gra, co ja poradzę? No, Neville Internet też jest dobra gra. Co poradzisz? No, zdech. Dobrze, zdech. Cholipka. Tylko, że poza streamami mi się nie będzie chciał grać. W zasadzie poza streamami w nic mi się nie chce grać. Streamy to jest jedyny moment, kiedy mogę sobie w coś pograć. Tak na spokojnie. Dzisiaj to najwyżej grałem w tego, w Gwinta chwilę. Ale poza tym... Ja tykam się nic single playerów prawie. Dobra, przyzwim. Okej, saving, żebym znowu nie powtarzał tego etapu. No, zdech.
tym to już był mały problem. Siema, Fimo. Przyzwanko. Sejwik. Jazda. Masa pułapek będzie, niech zgadnę. No bo i... Nie. Ciekawe. Tu były dwa impy z tego co pamiętam. Tak. Czam mefity. Jeśli to jest jakakolwiek różnica. Te kurde, to jeszcze żyje. Ogień nie zadaje w ogóle obrażeń temu czemuś. Tak. Nie ma co ryzykować, nie ma co ryzykować. To nie jest Mass Effect, gdzie mogę lecieć na power. To jest w końcu cały PG. A jak w to wejdę, coś się stanie? Nic się nie stało. Smoczna krew. No na miłość boską! Nie mogę porozmawiać. No dobra, dobra, dobra. Easy peasy, dobra. Przynajmniej jedną istotę już mam. Modliłam się do wielkiego dębu, by zesłał mi zbawcę. Czy to ty nim jesteś? Będę wolna i wrócę do mego drzewa. Mhm.
No bez jaj! Dobra. Nie wysłuchamy twoich słów. Jeden z bardów w zamku. Zdaje mi się, że słyszałam lorda nasze. Świetna robota. To wstyd, że delikatna istota jest traktowana w taki sposób. Tam, gdzie inni zawiedli, walka z zarazą wyczerpała skarbce Neverwinter. Żałuję, że gdyby to zależało ode mnie, trzeba ci czegoś jeszcze? Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, by wyczerpująco odpowiedzieć na twoje pytania. Znam wiele plotek, ale nie chciałabym podsuwać. Straż miejska straciła kontrolę nad dokami. Okolicą rządzą, jednak zanim moi ludzie musieli się wycofać. Słyszano plotki o próbach ucieczki z miasta. Nie ma jednak pewnie coś jeszcze? Do zobaczenia. Lecimy teraz do doków. No dobrze, w takim razie lecimy do doków, odzyskamy ostatnie stworzonko i pierwszy akt będziemy mieć z głowy. Ja mam bodajże cztery akty, nieważne. Pomijając kwestię tych pomniejszych finałów. Doki są tutaj. No to here we go. Ajajajajaj, szybciutko. Kurde, będę pływał wszystkiego, byleby nie używać cheatów. Tak na razie dobrze mi idzie. Dobra. Witaj. Witaj. No. Okej, płonące dłonie, tu już F6. Znaczy, po co ja to zbieram? O, mam mapę całą. To mapę w ogóle zdobyłem? O nie, ogłoszenie aukcyjne. Da, to idziemy do zapuszczonej tawerny. Jezus, niech... A, dobra, ty wy jesteście teoretycznie dobrzy, więc nie będę was bił. Myślałem, że będę musiał wszystkich zabijać. Not this time. No ty już muszę. Nie będę na nich tracił czasu. Ja tu zrobię speedrun. No nie, no po prostu, no nie. No nie, idzie już, że się, dziękuję. Jest, stop. No naprawdę. Daniam chwili. Nie będę słuchał twoich słów, spierdzielaj.
zawsze miło cię widzieć. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy jego odnalezienia. Zawsze miło cię. Wszyscy z niecierpliwością. Co mi zawracać dupę? Dobra, szybciusieńko bestijkę przyzywamy, wracamy do doków. Jak stoję z doświadczeniem? No beznadziejnie stoję z doświadczeniem. Naprawdę tak, ale tak kusi użycie cheatów. Chociażby, żeby sobie postać podexpić. No Neville Winter to się zestarzał i to mocno się zestarzał. Niby to jest gra, którą dobrze się wspomina, no ale... Rany. Właśnie o to chodzi, że się zestarzał. Czekaj, czy ja serio by maga na niego użyłem? Okej. Kurde, wytrzymali. Pokażcie mi swoje wnętrzności. Nie mam pojęcia, po co ja to zbieram. I tak, nie potrzebuję ekwipunku. Chyba list przekażę komu indziej, później w innych okolicznościach. No, oni mają jakieś ubranka, które im odebrałem, czy nic nie odebrałem im. A te monety chociaż mam? Monety, czy... dobra. Jeszcze dwie monety przemytniku muszę ogarnąć. No dobra, to szukam jakichś grup, które mogę powyzabijać. Strażnicy... O Jezu, i będę się kręcił po tym mieście jak smród po gaciach. A mogę powyzabijać ludzi? To będzie prawie to samo. Ewentualnie może bym wysadził drzwi. Okej, jeszcze jedna monetka. No debil, no debil. Dobra. I mam wystarczającą ilość monetek.
Jakoś to idzie. Kto? Koleś! Weźcie go dziabnijcie. Ale tak mocno. No bo on tu ma jakichś kolegów. Już nie będzie miał kolegów. Za chwilę nie będzie miał kolegów. Nie wiem, może zdobędę jakieś te monety. Nie wiem, może się one na coś przydadzą później. Ale nieważne zresztą. Obe. Odpocznij rzecz. Safe, okej, okay. Jazda. Jeszcze mi tak dużo zostało tego doświadczenia, no. O co chodzi? O, jest jakiś licytator. Witaj. No to widzę, że takie niespecjalnie spółmierne drzwi. Z jednej strony tu są takie wielkie drzwi, ale jak wychodzisz są no, troszkę takie mniejsze. No dobra, no to lecimy. Chwila. Jazda, lecimy dalej. Jak będzie trzeba, to wszystkich powybijamy. Tradycyjnym. Kula ognia zawsze potrafi... Wiązać każdy problem. Może coś znajdę? Też bez gadania eksploracji chcę to załatwić. No dobra. Da, to co, lecimy do piwnic w takim razie. A to by wszystko wyszło. Musimy pokonać jakiegoś typa.
Wołgi, bo zmieniać gierkę na Steam. Jak zapomniałem aktywować? Ale jakie gierce mówisz? Awatarach na Twitchu. O czym? Albo o czymś nie pamiętam, albo o czymś zapomniałem. Bop mod. Ja nawet nie wiem, jak się to aktywuje. W zasadzie... Po co mi klucz? Jak mogę rozpieprzyć drzwi w drobny mak? I pewnie wybuchną tu pułapki, tak? O. Tego się nie spodziewałem. Jezu, och, żeby tu nie było żadnych pułapków. Siła. Nie no, może jeszcze jak to zaspeedrunuję, to ja dzisiaj skończę. W sensie tą bestijkę. Salam alaikum. Że wypadałoby też przeszukiwać tych typków. Bo mogą mieć jakieś interesujące przedmioty typu klucz. No, debile. Słabi debile. A z drugiej strony mi się już zaklęcia kończą, te dobre. Kula ognia za chwilę. O kurde. A to tyle. Ja myślałem, że się będę męczył, a tu wilczek skoczył sobie już. Po kłopocie. Hello, jest tu ktoś? Oficer. Masz na myśli niedługo martwy oficer. Chyba ogień niewiele mu robi. A strzała? Dobrze mieć wojownika. Taki wojownik to wszystko zrobi. Ale wilczku, nie stój rzecz na nim. Muszę... nic mu nie zabrać. Okej, tu są dalej piwnice, to lecimy do piwnicy. Chociaż nie, chwila, zerknę do pokoju obok, albo nie zerknę. Albo zerknę. Pozałatwiam wszystkich, w tym pokoju obok również. Odpocznę sobie, żeby zregenerować magię. Debil, no debil. Jezu, jak ja już bym chciał mieć tego ucznia czerwonego smoka. Jak tak dalej pójdzie, to naprawdę zrobię to, co nie chciałem robić, będę grał na cheatach. Ale długo się to regeneruje wszystko. Coś za coś. Ja save'nąłem właśnie? Tak? Nie pamiętam. Jezu, jak tak dalej pójdzie, to ja po energola pójdę. Robimy speedrunik.
Hello, bye. O kujde. Przeżyła. Przeżyła moją kulę ognia. A ty tak... Może zanieść drzwi? Można. No siema, Ośku, no co tam, słuchać? Jak życie? Próbuję spalić drzwi. Stopić jeszcze coś. Oby tu było coś fajnego. Ha, wielka dzida. Tyle złota, co nic. No i po co ja niszczyłem te drzwi? Zaraz zawiśniesz na swoim A, to jest jakiś oficer. To trzeba dziabnąć. Trzeba im mali jakoś pokus i zdechło. Głupcy! W ogóle zauważyliście, że w większości, powiedzmy, bajek, nie wiem, powiedzmy od Disneya, każdy ten, powiedzmy, antagonista jest oczywiście zbyt pewny siebie, zbyt cyniczny, egoistyczny, ale też, co najważniejsze, ciągle powtarza głupcy na swoich podkomendnych. No w sumie to u mnie nic. Umieściłem te fajne filmy w Discordzie. Jak będziesz miał przerwę, to pójść. No dobra, tylko mi przypomnij, jak będzie ta przerwa. Zapomnę, na 100% zapomnę. Okej. Okay. Zraniłem drzwi tylko. Zawsze chciałem zranić drzwi. Aha, on mnie ściga, on mnie ściga. Halo. Uff. O kurde! On mnie ściga znowu. Oj, że ściga. He, umarł. Bym go stibagował, ale nie mogę. W RPGach nie można. Znaczy w wielu RPGach nie. Znaczy no, w sumie w RPGach, w których kucać można. O mój Boże. Co z tym faktem zrobisz, kolego? No wiesz co, powywalam to. Sobie odpocznę, szybciusieńko, bestijkę przyzwę, save'nę i lecę na kolejny poziom. Nie ma co tracić czasu. A propos, byłem dzisiaj na badaniach krwi. Nakuwaj mi igłami. Tutaj, widzicie? Tą czerwoną kiopeczkę. Tutaj mi igłę wbijali i tu była dużo krwi. I takie bardzo wolno płynęła. I okazało się, że mam strasznie małe płynięcie w krwi we ciele. I okazuje się, że mam bardzo małe płynięcie krwi we ciele. Wiecie, co to oznacza? Że pielęgniarka zaleciła mi, żebym więcej pił. Ale nie dokończyła, co powinienem więcej pić. Więc spróbuję to zinterpretować na swój własny sposób. O, patrz, znikł. A nie, on tu jest, tylko se znikł. Ja ci dam Avada Kedavra.
Jak ja nie lubię znikających widoków. Są najgorsi z możliwych. Poziom krwi w alkoholu jest zbyt niski, musi pan więcej pić. Zawsze grałem w gierki tego typu, to zaczęłem grywałem na aż 6 godzin, potem mi się nie chciało, wracam. A potem jak wracałem, to nie widziałem co i jak, i znowu mi się zechciewało. No bo w sumie to jest taki właśnie grzech, jakby nie patrzeć. Grzech celpegów. Tutaj wielką maczugę se znalazłem. Odpoczynek i tak samo, bez tyjka safe. Głupcy! I ja wam pogarzę. Nupagadi! Dobra, i co mam w ogóle zrobić? Kłopot dzisiaj. Bla bla bla, wszystko wskazuje na to, że bla 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 bla. Jak się zapis znalazł na miejscu, towałem, tym miał być domniewany lęk na wiążącą śmierć. Właśnie teraz ludzie Kalika szukają Węgola, segment bla 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 bla, więc aha. Daniel twierdzi, że przedmiotem tam, że bla 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 bla. No dobra, to idziemy do pod srebrnymi żaglami. Sobie będziecie z każdym bandytą walczyć. Zamknięty dom, 20 w kołczeń, zapuszczony media, posiadanie Andromedy, do tego jabłka. O jest, podsebnymi żaglami. Ach. Wilczku, to jest zwykły bandzior, weź go zjedz. Brawo, brawo, dostaniesz ciasteczko później. No patrzcie. Coś mi się wydaje, że chyba chałupka jakaś spłonęła. Ale to nie ta chałupka, co powinna. I dobrze. O kurde, ile brzuków. Kabum. Jak ja lubię tą kulę ognia. Ona jest tak bardzo OP. Aha, znowu mają tylko tyłki te tyłki. O nie, zatruli mnie. O oh, fuck. Może się uda, może się uda, może się uda, może się uda. Pęk, udało się. No to odpoczynek. O, oh, fuck. To może się uda. Olbrzymi monstrualny pająk. Będzie martw o kurde, ej, to silne jest.
No zdychaj, żeż pajączku, na miłość moją. O, pięknie podziękował. Aha, tak. Piętko ziuchu zmalała. Ale mogę odpocząć. I a właśnie, wilczek. Czy ja save'nąłem? Już w sumie nie pamiętam. Na pewność. No to lecimy. Akwedukty, uuu. Aaaa! Przeżyłem. Tajemnicza łódka. Ło, ho, 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 było blisko. Mnie zabije ta pułapka, tak? No. Okej. Miksturka. Sejwik. Okej, jesteśmy już na dobrej drodze do znalezienia kolejnej bestii. O właśnie, tak, pamiętam to miejsce. Kundel, Cap. Nie jesteś nawet namiastką człowieka, jakim był twój ojciec. Nie pozwolę ci zmarnować takiej okazji. To coś jest twarde majątek. Chciałeś sam to przelicytować. To wszystko dzięki naszym czynom. Niech tylko myślą, że okazja stracona, a jeszcze podziękują ci za to, że wylicytowali zawyżoną cenę. A to co, Bengaulu? Twoja stara oddana ci gwardia? A tak. Oto i moja druga fala, która cię przytopi. Pokonamy cię wspólnymi siłami. To twój ostatni dzień! Hej, pomóżcie mi! Halo, help me, help me. A już finiszczym z naszym mistrzem i mamy nic na rzeczy. Zabili mnie w kunia. Nie jesteś nawet na miastu. Nie pozwolę ci zmarnować takiej okazji. To czable twarde. Chciałeś sam to przelicytować. To wszystko mi chodzi. Niech tylko myślą, że okazja stracona, a jeszcze podziękują ci za to, że wylicytowali zawyżoną cenę. A to co, Bengalu? Ci gwardia? A tak. Oto i moja druga fala, która cię przytopi. Pokonamy cię wspólnymi siłami. Czeka cię piekielna otchłań. Kurde, pomóżcie mi, głupie mędy, na miłość boską. Oni mi atakują, że nie mam jak bronić. Wiecie. Salam malajkum. Ej, no to są żarty! Ja go nie mogę zaatakować w ogóle. Kundel, Cap. Nie jesteś nawet na miastu. Nie pozwolę ci zmarnować takiej okazji. Mogę czy tu chomić? No, w końcu się ruszyli.
Wak. Wak, 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 od razu wak. Błagam, niech tu nie będzie żadnych pułapek. Dla pewności save'nę. Spadaj. Bo obiad. To spadaj na obiad. Wspaniała potyczka. I w ciągu godziny przeszedłem dwa stworzenia. Nie mam czasu z tobą gadać. Dam mu ten list cały. Zaiste, bohaterskie serce bije w twej piersi. Spośród wszystkich, którzy poszukiwali ten stary lis? Cóż, nie mogę chyba oczekiwać, że taki człowiek porzuci... Gdyby to zależało od twe zasługi, spraw... Czy możemy udać się do komnaty rytualnej? Musimy się spieszyć, nie trać... Jej, ukończyliśmy akt pierwszy. Ale odpocznę sobie szybciutko. Ach. W tym czasie cię, w geście wdzięczności, Lord Nasher zaprasza cię do uczestnictwa w charakterze. Jednakże zanim go rozpoczniemy, każda z czterech obecnych tu osobistości chciałaby iść, porozmawiaj z nimi. No dobra, pogadam, z każdym pogadam, okej, okay, ale najpierw odpoczynek. Ej, czego muszę magię mieć? Bo jestem przekonany, że nas zaatakują. No, finał pierwszego aktu, jedziemy. Jakaś kać wierzenia, nie wierzenia. Każda z trzech postaci. Witaj. Przygotowania do rytuału postęp, muszę powiedzieć, że byłam przekonana, iż okażesz się właściwą osobą. Aha, dobra, dobra, dobra. Zawsze otaczała cię aura kogo? Taka niecierpliwość nie pasuje do ciebie. Na razie zostaw wszystko nam. Twego prawa do bycia świadkiem tego wydarzenia nikt... Do zobaczenia, porozmawiaj z innymi. Gdzie moje pieniądze? Z pewnością przepełnia cię radość. W końcu to twoja zasługa. Witaj, wspaniały dzień. Tak, tak, tak.
Jesteś zapewne osobą, o której wspominała mi Aribet. Muszę przyznać, że doceniam twego. Nastały ciężkie czasy dla miasta. Cieszę się, że możemy liczyć na pomoc osób tak zacnych jak ty. Póki nie schwytamy i nie ukażemy osób odpowiedzialnych za zarazę, niewiele może się zmienić. Po raz pierwszy widzę moje... Bengaula? Tak, doniesiono mi, że zjawił się w dokach. Gdy byłem młody, ruszyłbym przeciw niemu. Ale nie teraz, gdy jestem słaby. Nasze spotkanie... Dobrze. Nie wtrącaj się. Wierz mi, szkoda nerwów. Nasz zamek jest nieźle chroniony. Tak, pora Myślę, że ten rytuał zacznie. Czary mają jako spokus. To działa. Skoncentrujcie się. Co działa? Wy tylko stoicie. Zrobione. Działa. Mamy lekarstwo. Tak, Fentiku. Ja mam lekarstwo. Co ty? O nie! Zdrada. Kurde. No to za akcję. Pospiesz się. Idź przez portal. Mhm. Gdy mogę go jeszcze podtrzymać. Znajdź lek. Sprowadź tu Destera i Fentika. Wyobrażasz sobie? Wolałabym, by Fentikowi stała się krzywda, niż gdyby mógł o tym wiedzieć. Co on sobie myślał? Jeśli brał w tym udział, ludzie nie wybaczą. Może wydanie Destera załagodzi gniew. Znajdź go żywego, jeśli zdołasz. Nie wiem. Może Dester ich pozabijał. To wydaje się niemożliwe. Przybył z twierdzy Helma. Jeśli to miejsce upadło, to ogromne przedsięwzięcie. Mhm. Wygląda na to, że Dester robił wszystko, by straż miejsc... No i okej. Jesteśmy w drugim akcie. Drugi akt. A ja mam dalej 7 poziom tylko. Będzie trzeba cheaty odpalić pewnie. Dobra. Ale jeśli chodzi o Neverwinter, to tyle.